odpowiedzi na temat sytuacji na Ukrainie ma dla nas Dmytro Antoniuk prosto z Kijowa. Dzień dobry, jak sytuacja po nocy? Dzień dobry Łukaszu, dzień dobry Państwu. Mamy teraz około zera. Patrzę za okno, widzę też dużo śniegu, ale lodowaty taki deszcz, czyli deszcz ze śniegiem idzie. No, taka ciekawa pogoda. Obudziłeś się w mieszkaniu, gdzie właśnie jaka była temperatura, kiedy wstałeś z łóżka u ciebie w mieszkaniu? No, temperatura już decydująco niższa, jak była wczoraj, bo nie ma wciąż ogrzewania. Nie ma prądu i nie ma wody. Natomiast mam jednak zasięg internetowy i dlatego mogę tutaj Państwu opowiadać o tym, co się dzieje w Kijowie. Także czekamy na... Co zamierzasz robić? Bo jak ktoś ma dom poza miastem, to napali sobie w kominku. Jak ma jeszcze kocioł węglowy, jakąś starą instalację, która nie wymaga prądu, to jakoś się ogrzeje. Ale co robić w mieście, kiedy kaloryfery są zimne i chyba nie bardzo wiadomo, kiedy ciepła woda tam dotrze? A przecież kominka w mieszkaniu się... No, domem poza miastem nie posiadam domu takiego, także no na razie czekam, aż póki jednak coś dadzą, a jeżeli nie dadzą, to pójdę do... teraz tu podobno pod domem już jest ten punkt niezłomności. No to pójdziemy do tego punktu, co robić. Także w każdym razie mamy też przyjaciół gdzieś na wsi, można tam do nich przyjechać na jakiś czas, teoretycznie, ale jak na praktyce to będzie wyglądało, to zobaczymy. Wczorajsze ataki, zmasowane ataki rakietowe nie były pierwszymi na terytorium Ukrainy, na infrastrukturę cywilną, ale wydaje się najpoważniejszymi, przyniosły najbardziej dotkliwe skutki. No, oni nie byli największymi, bo wczoraj było wystrzelono w Ukrainie 67 rakiet i plus 10 dronów typu Lancet. W zeszłym tygodniu to było, w tym, kiedy doszło do tragedii w Przewodowie, to było ponad 100 rakiet, ponad 110, więc ten atak był mniejszy. Około 100 rakiet było, tak, ale skala tych zniszczeń jest dlatego, prawie cała Ukraina pogrążyła się wczoraj w ciemności, tylko dlatego, że po prostu ten atak zmasowany był już daleko nie pierwszym i podczas poprzednich ataków dużo infrastruktury energetycznej Ukrainy zostało zniszczono, a wczoraj jeszcze bardziej dodano tych zniszczeń i po prostu system już prawie nie wytrzymał tego wszystkiego. Też mogę powiedzieć, że i dlatego my tutaj można tak powiedzieć, że ten wczorajszy atak był bardziej dotkliwy jak poprzedni, chociaż to po prostu jest rząd takich ataków, które doprowadzą do takiej ciemności, do tego blackoutu. I to oczywiście jest marzenie Kremla. Wczoraj już rzecznik Kremla Pieskow powiedział, że wszystko idzie jak trzeba w tej specjalnej wojskowej operacji na Ukrainie. No, kto by miał jakieś wątpliwości? Oczywiście. No, ale my wierzymy w swoje wojsko i wierzymy w swoich energetyków. I wczoraj na przykład w Kijowie około godziny 23 w sąsiednim moim budynku już była elektryczność i też wody nie wiem, czy ludzie mają, ale elektryczność w sąsiednim budynku bodajże była. Jest już informacja o tym, że prąd i woda jest już całkowicie we Lwowie na przykład. Na 7:45 czasu ukraińskiego rano dzisiaj prezydent miasta Witalij Kliczko powiedział o tym, że 70% jeszcze Kijowa pozostaje bez prądu i bez ogrzewania i bez wody. Dlatego, że po prostu te zniszczenia byli naprawdę
dotkliwe. Pięć osób zginęło wobec tej ataki wczoraj pod Kijowem w Wyszgrodzie. W Kijowie podobno też dwie albo trzy osoby zginęło, bo też doszło do wybuchu domu mieszkalnego w Kijowie. No a przedstawiciel Federacji Rosyjskiej w ONZ-cie wczoraj powiedział, nie będzie, a wczoraj powiedział, że to, jak się okazuje, ich zdaniem to byli rakiety amerykańskie, które na Ukrainie dostarczyli kraje NATO. I oczywiście Rosja strzela tylko i wyłącznie po wojskowych celach, jak oni mówią. A to, co doszło do eksplozji w budynkach mieszkalnych, to po prostu wystrzelone były rakiety amerykańskie, które mają jakieś nie bardzo dobrej jakości i oni po prostu tak spadli na mieszkalne domy. Także to trzeba winić w tym oczywiście samych Ukraińców, no i oczywiście kraje NATO. Ostrzał ukraińskiej infrastruktury energetycznej to oczywista zbrodnia przeciwko ludzkości. Musimy zrozumieć, co Rosja chce osiągnąć. Wykorzystuje energetykę jako broń masowego rażenia, kiedy mamy temperatury poniżej zera i miliony ludzi bez dostaw energii, ciepła i wody. To jest oczywista zbrodnia przeciwko ludzkości, powiedział wczoraj Wołodymyr Zełenski na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Na ile Kijów, na ile i władze, i ludność Ukrainy oczekują w tej sytuacji głębszego i silniejszego zaangażowania opinii światowej, innych państw również. No my oczekujemy oczywiście, my oczekujemy przede wszystkim rakiet typu atak MS, które mają zasięg 300 kilometrów i którymi nam byłoby wolno strzelać w wojskowe obiekty na terenie już samej Federacji Rosyjskiej, ponieważ Federacja Rosyjska wykorzystuje też rakiety typu S-300, które mogą lecieć niedaleko od granicy i tym typem rakiet strzela na przykład codziennie w Charków, w Nikopol, Marganiec, w obwodzie dniepropetrowskim tymi rakietami przerzucają przez Dniepr i jak wczoraj doszło do wybuchu w Wilniańsku, w zaporożskim obwodzie, gdzie w wyniku wybuchu rakiety typu S-300 było zabito niemowlęto dwudzienny. Po prostu wybuch w szpitalu tego miasta. Jeżeli by mieliśmy te rakiety typu atak MS, które wciąż nam jeszcze nie dają, to być może i z pewnością mielibyśmy możliwość bronić się w taki sposób uprzedzająco, strzelając w te wyrzutnie rakietowe typu S-300 na przykład na terenie już Federacji Rosyjskiej. To jeszcze na koniec dwa słowa o liniach frontu. Co powinniśmy w pigułce odnotować? Czy z Doniecka, czy z Ługańska, czy z obwodu zaporowskiego? Co się dzieje na liniach frontu? Nie ustają ataki rosyjskie pod Bachmutem, pod Awdijewką. Widać, że mają drobne jednak sukcesy na południe od Bachmutu. Powtórzę, że próbują wziąć to miasto w kleszcie od południa i od północy. Także jednak mają tam drobne sukcesy, ale mają wielkie straty też. I wczoraj też w nocy, dzisiaj w nocy akurat doszło do wybuchu w Doniecku. Co to było, nie wiadomo, ale wybuchy były. Niestety pod ostrzałem nadal jest Chersoń, który ostrzeliwują też z wyrzutni rakietowych i innych typów broni. Wczoraj tam zabito cywilnego mieszkańca, który miał 73 lata, niestety. No ale wielkich jakichś wzruszeń na froncie nie ma. Prawie tak po remarku to brzmi. Powiedział Dmytro Antoniuk z zimnego, chociaż już nie całkiem wygaszonego
Kijowa, bo gdzieniegdzie elektryczność zaczyna się pojawiać, a tam gdzie elektryczność, to już jest nadzieja na jakieś ogrzewanie, chociaż na tą ciepłą wodę pewnie większość Kijowian, i nie tylko Kijowian, większość mieszkańców miast na Ukrainie cały czas czeka. Dziękuję bardzo za korespondencję i do usłyszenia. Dziękuję ślicznie, miłego dnia życia. I oby ten dzień był miły.